Młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Wkrótce Komenda Wojewódzka będzie zakupować sprzęt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Wartość tego przedsięwzięcia to kwota ponad 5 milionów złotych, z czego 65% zostanie sfinansowanych właśnie z funduszy europejskich. Z pieniędzy tych dokonamy zakupu 8 bezzałogowych statków powietrznych, 10 samochodów do przewozu psów służbowych, a także 3 samochodów dla potrzeb zabezpieczenia logistycznego Centrum Zarządzania Kryzysowego w terenie. Te samochody trafią do oddziału prewencji policji. Bezsprzecznie jest to sprzęt, który bardzo nam pomoże w naszej pracy. Drony to taki sprzęt, który możemy wykorzystywać na przykład podczas poszukiwań osób zaginionych. Samochody do przewozu psów służbowych to także bardzo ważna część pracy policji, kiedy wykorzystywane są psy patrolowo-tropiące czy psy do wyszukiwania narkotyków. Wiadomo, że zwierzęta muszą pracować w dobrych warunkach, żeby pracować jak najefektywniej. Z kolei samochody, które tak naprawdę będą małymi centrami dowodzenia w przypadku wykorzystywania ich w katastrofach naturalnych, jakichś kataklizmach, to bardzo przydatny sprzęt do tego, aby oddział prewencji mógł skutecznie działać w terenie.